Witamy Państwa w Pałacu Prezydenckim. Rozmawiamy z panem profesorem Jarosławem Pinkasem, głównym inspektorem sanitarnym kraju. Ja jestem Aleksandra Jakubowska, Tygodnik Sieci, a będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje z pandemią i na jakim etapie jej rozwoju jesteśmy. Panie profesorze, jakiś czarny dzień dzisiaj. Przekroczona liczba zachorowań, ponad 4 tysiące łóżek zajętych, chyba na ogólną sumę 9 tysięcy, które są w rezerwie. Wszystkie właściwie wskaźniki dotyczące pandemii zostały przekroczone. Czy istnieje prawdopodobieństwo, że powtórzy się sytuacja, którą przeżywała Lombardia na początku pandemii, kiedy nie było respiratorów, nie było lekarstw, ludzie umierali na korytarzach? Czy robimy wszystko, żeby taka sytuacja nie miała miejsca? Rzeczywiście dzisiaj jest bardzo trudny dzień. Spora liczba pacjentów pod respiratorami, spora liczba pacjentów w szpitalu. Nie przewidywaliśmy aż takiego przebiegu pandemii. Mieliśmy prognozy, które były bardziej spokojne, bardziej zrównoważone. Natomiast w tej chwili musimy bardzo dynamicznie reagować. Wiemy także, dlaczego tak się stało. Rozluźnienie dyscypliny, brak wiary w to, że w ogóle jest ta pandemia, że jest patogen, no doprowadziły do sytuacji, w której mamy w tej chwili taką dużą liczbę zachorowań. Ale myślę, że jesteśmy do tego przygotowani, żeby podjąć wszelkie działania dające poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. A te działania to jest głównie edukacja w tej chwili. Taka, żebyśmy wiedzieli, co trzeba robić, czyli maseczka, dystans, dezynfekcja, unikanie zbiorowisk ludzkich i wtedy rzeczywiście będziemy mogli łatwiej zapanować nad pandemią. Największy wzrost tych zachorowań i śmierci to jest Europa i Stany Zjednoczone, trochę Ameryki, trochę Azji, ale Europejski Oddział Światowej Organizacji Zdrowia zrobił badania wśród społeczeństw europejskich i wychodzi z tych badań, że 60% ludzi jest znużonych, zmęczonych pandemią, a z tego znużenia i zmęczenia rodzi się bunt, rodzi się negowanie tego, że w ogóle coś takiego jak epidemia jest, powstają te teorie spiskowe, że to jest zmowa koncernów farmaceutycznych i rządów, żeby z ludzi uczynić niewolników. Takie opinie coraz częściej pojawiają się w internecie i coraz więcej jest takich ruchów antymaseczkowych, antycovidowych i to jest chyba największa przeszkoda w tym, żebyśmy zachowali tę dyscyplinę społeczną. Tak, to jest bardzo trafna diagnoza. W momencie, kiedy robiliśmy prognozy, nie przewidzieliśmy, że ilość fake newsów, spiskowych teorii, covidosceptyków będzie rosła w taki sposób, tak lawinowy sposób. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale myślę, że w tej chwili liczby, procenty pokazują, że jest kompletnie inaczej, że trzeba wierzyć w wirusa, trzeba chronić siebie, chronić innych. Natomiast rzeczywiście w tej chwili działalność edukacyjna nasza musi być zmultiplikowana. I oczywiście nie chcemy epatować nieszczęściami ludzkimi, natomiast coraz więcej ludzi powinno pokazywać, co to znaczy przejść przez COVID, co to znaczy nie móc złapać oddechu, co to znaczy być pod respiratorem. No ale panie profesorze, czy to nie był jakiś błąd w komunikacji? Bo ja przypominam sobie te czasy, kiedy po pierwszych 3 miesiącach, już po świętach, kiedy mówiono, że mamy spłaszczenie, że właściwie dążymy do tego, żeby absolutnie wyeliminować wirusa z naszego obiegu w kraju. Mówiono o tym, że prawdopodobnie mało kto mówił o tym, że może być nawrót epidemii na jesieni i trochę to, że latem mogliśmy właściwie normalnie spędzać wakacje i nie było takiego gwałtownego wzrostu zachorowań po tym, kiedy się przemieszczaliśmy po kraju, spotykaliśmy się z innymi ludźmi w ośrodkach czasowych i nagle bach, mamy to. No skąd to się bierze? Może rzeczywiście trzeba było troszeczkę z większą ostrożnością mówić, że już sobie z tym poradziliśmy. To jest niezwykle istotne pytanie. Pani redaktor, musimy odnieść się do osi czasu i do naszej wiedzy na tej osi czasu. Nasza wiedza na temat wirusa w styczniu była kompletnie inna. Przypominam Państwu, że 20 stycznia dopiero dowiedzieliśmy się, że jest to wirus, który przenosi się z człowieka na człowieka. Tak byliśmy przekonani o tym, że to jest wirus, który dotyczy targu rybnego, części Chińczyków, którzy spożywali jakieś dziwne potrawy. Oczywiście szykowaliśmy się na to, że może coś się wydarzyć, ale nikt nie przypuszczał, że będziemy mieli w ciągu następnego miesiąca czy 2 miesięcy światową pandemię. Jeszcze w lutym instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym, Centrum Kontroli Chorób w Atlancie, Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie,
było głęboko przekonane i wysyłało jednoznaczne komunikaty, że niewiele nam grozi, że rozprzestrzenie epidemii jest minimalne. I wtedy mieliśmy obowiązek postępować zgodnie z aktualnym w tamtym czasie stanem wiedzy. Ten wirus jest wirusem nieprzewidywalnym. My co chwila uczymy się jego biologii, epidemiologii, analizujemy, jak się zachowuje w przestrzeni publicznej, czy jest bardziej zjadliwy, czy jest bardziej zakaźny. To wszystko wymaga istotnej oceny, analizy naukowców i działania w odpowiednim czasie z odpowiednim natężeniem. No cóż by było, gdybyśmy nie znieśli części restrykcji, chociaż one w Polsce akurat były cały czas dość istotnie duże. Ludzie nie mieliby wakacji, nie mogliby odetchnąć pełną piersią. Ludzie muszą mieć poczucie normalności i trzeba działać z odpowiednim natężeniem w odpowiednim czasie. Nie jesteśmy na stałe skazani na maseczki przecież. Nie wiemy, jak ten wirus długo będzie utrzymywał się w populacji. I w każdym czasie trzeba reagować z odpowiednim natężeniem. Nasze decyzje muszą być dynamiczne, zmienne, nie będą wyryte w kamieniu. I to jest wielki problem, dlatego że do tej pory mieliśmy do czynienia z chorobami, które znaliśmy. Wiedzieliśmy, jak się zachowują. Można było prognozować ze znacznie większą skutecznością tej prognozy, z trafnością prognozy. Tu jest kompletnie inaczej. Cały świat ma dokładnie ten sam problem. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Oczywiście zgrubnie nam się wydaje, ale teraz raczej trzeba mówić, nie jesteśmy przekonani, tylko wydaje się, że tak będzie. Wydaje się, że tak będzie. Nasze dane wskazują, że tak będzie, ale ilość determinant jest też zupełnie nieprawdopodobna. Taką determinantą właśnie jest zachowanie społeczne, narastanie niechęci wobec stosowania się do pewnych restrykcji. Czasami niestety ucieczka od odpowiedzialności. No właśnie, wirusolodzy mówią, że jeżeli będzie 50% społeczeństwa zachowywało te restrykcje, to będzie wzrost zachorowań. Przy 70-80% może nastąpić spłaszczenie, a przy 90% spadek tych zachorowań. Ale panie profesorze, no właściwie nie wiemy, jak tę chorobę wywołaną koronawirusem leczyć. Używa się różnych leków wcześniej stosowanych, a to w przypadku malarii, teraz w przypadku eboli. Ten nowy lek, który ma być sprowadzany w ramach wspólnych zakupów Unii Europejskiej. I mówi się o szczepionce, ale czy to nie jest złudne takie mamienie możliwością znalezienia szczepionki na tego wirusa? Ja tylko przypomnę, że przecież HIV, który powoduje AIDS, no ponad 30 lat już jest w populacji i do tej pory nie wynaleziono szczepionki. To też jest koronawirus, chociaż od ludzki, nie od zwierzęcy. Tutaj akurat mamy bardzo skuteczne lekarstwo i jest to w tej chwili choroba przewlekła. Także mamy zupełnie inną... Ale szczepionki nie mamy i pewnie nieprędko ona będzie. Natomiast tutaj 180 zespołów naukowych bierze udział w tym, żeby wynaleźć szczepionkę skuteczną, żeby szybko ją przebadać, żeby była bezpieczna. No, mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale to jest też kwestia czasu. Proszę pamiętać o tym, że należałoby zaszczepić przecież cały świat, czy też bardzo dużą część populacji, szczególnie tą narażoną. My powinniśmy szczepić tych, którzy są najbardziej narażeni, czyli tych, którzy mają choroby przewlekłe, są to osoby starsze, personel opieki zdrowotnej, który powinien być najbardziej bezpieczny, ponieważ musi nam służyć i dawać nam swoją wiedzę i opiekę. Więc tu jesteśmy jeszcze według mnie daleko. Co to znaczy daleko? To na pewno są tygodnie lub miesiące, może rok. Nie umiem powiedzieć. Nasza wiedza jest stosunkowo ograniczona. Proszę też pamiętać o tym, że jest konkurencja między laboratoriami. No i wiadomo, że tutaj nie ma pełnego dostępu do informacji, jak ma wyglądać ta szczepionka. Jest bardzo wiele pomysłów, co ma być antygenem wywołującym odporność. Więc wiele przed nami, ale także proszę pamiętać o tym, że trwają prace nad skutecznym lekiem, czy takim lekiem, który będzie dawał większą perspektywę powrotu do zdrowia. My cały czas leczymy COVID objawowo. Co chwila zmieniają się trendy terapeutyczne i one muszą być zmienione. Tak? Jeżeli ktoś nie zmieniłby zaleceń w styczniu, popełniłby katastrofalny błąd, dlatego że wiele leków, które były używane w pierwszej fazie
pandemii już jest w tej chwili absolutnie nieaktualnych, ponieważ nie wykazano ich skuteczności. No ale właśnie, bo przecież z tego, co mówią niektórzy wirusolodzy, to jest wirus, który się mutuje nawet dwa razy w ciągu miesiąca albo to i częściej. To jest wirus, który się mutuje. Jest i jak wtedy ogromna liczba znaleźć? Haplotypów tego wirusa. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy pewnie za chwileczkę będzie. To jest długa nitka RNA, więc jest ten wirus może łatwo mutować. Teraz mamy taką wiedzę, że mimo że on łatwo mutuje, no to jednak zachowuje pewną taką ciągłość chorobową, tak to nazwijmy. Wiemy mniej więcej, jakie objawy powoduje. Z każdym wirusem też jest tak, czy z większością wirusów też jest tak, że one mutują w kierunku mniejszej zjadliwości. To też jest nasze marzenie, żeby tak było. Bo ja cały czas mówię to w kategorii naszego marzenia, bo nie wiemy, jak to dalej będzie wyglądało. Natomiast wiemy, że pacjent w naturalnym przebiegu choroby 3% to są przebiegi ciężkie i musimy się nastawić na to, żebyśmy wiedzieli, jak tych chorych leczyć, czyli żeby był dostęp do tlenu, żeby był dostęp do wentylacji mechanicznej, do ECMO, do leków, które się stosuje na całym świecie. I wydaje się, że one są skuteczne, chociaż oczywiście cały czas trwają analizy, metaanalizy, który jest bardziej skuteczny, który mniej. Czy można rzeczywiście stworzyć jeden algorytm postępowania dla pacjentów? W Berlinie wprowadzono godzinę policyjną w związku z epidemią koronawirusa. U nas wprowadza się kolejne strefy, żółte, czerwone. Mówi się o tym, że pod koniec tygodnia Warszawa zostanie objęta żółtą strefą. Ale te restrykcje powodują coraz większy bunt. Ja już mówiłam o tym buncie. Mamy z jednej strony społeczeństwo, część społeczeństwa, która mówi, nie ma żadnej pandemii, nie ma żadnego wirusa, nie chcemy się temu podporządkować, a z drugiej strony ci, którzy żądają szczepionki przeciwko grypie jak najszybciej, którzy chcieliby się szczepić i jeszcze oprócz tego mamy ruch antyszczepionkowy, który zapowiada demonstracje przeciwko noszeniu maseczką i w ogóle tym maseczek i w ogóle tym szczepionkom. No jednak jak wytłumaczyć społeczeństwu, że to nie jest grypa, która co sezon do Polski przychodzi? Chociaż niektórzy mówią, no zaraz, ale przecież umieralność w przypadku grypy to jest 0,10% chorych, a w przypadku COVID-u do tej pory 0,14%. Jaka jest różnica między tymi dwoma zakaźnymi chorobami? Mamy kolejny patogen niebezpieczny, o którym jeszcze mało wiemy. Mamy się bronić i mamy bronić też naszych bliskich i tych, którzy są najsłabsi. My nie jesteśmy na świecie tylko dla siebie. Jesteśmy dla innych i powinniśmy myśleć o innych. I to jest ta kategoria, żeby wiedząc o tym, że nie mamy skutecznej metody przeciwdziałania, musimy wiedzieć, że to wyłącznie zależy od nas, jak my się sami zachowujemy. Pani doktor, zada mi Pani bardzo trudne pytanie. Ludzie mają swoje pomysły na życie. Część z nich to denialiści odrzucający racjonalną wiedzę. Są głęboko przekonani, że mają rację. Kochają spiski. Jest teraz bardzo łatwy dostęp do różnych doniesień internetowych, które no, nie są sprawdzalne. Ktoś coś napisał, ktoś coś uwierzył. No poza tym ludzie także sami je tworzą. Doszliśmy do sytuacji, w której każdy potrafi używać tableta czy komputera, może coś napisać. Jest taki efekt Dunninga-Krugera. Tak? Wydaje mi się, że wiem, w związku z tym mogę epatować swoją wiedzą i to jest szalenie niebezpieczne. Czasami ta wiedza jest atrakcyjna. No, właściwie chciałbym, żeby tak się wydarzyło. My żyjemy też marzeniami, chcemy, żeby to się wszystko skończyło i odrzucamy od siebie problemy. To jest wielki problem. Odrzucanie problemów od siebie, odpowiedzialności. Mamy poczucie ogromnej wolności. To jest zresztą typowe dla naszego narodu, dla naszego kraju i naszego społeczeństwa. Jest to oczywiście fascynujące. Ale gdzieś jednak jest taki całkiem spory pierwiastek rozsądku, który zaprezentowaliśmy między marcem a majem, wtedy, kiedy rzeczywiście byliśmy bardzo odpowiedzialnym społeczeństwem i doprowadziliśmy do sytuacji, że przygotowaliśmy opiekę zdrowotną na trudne czasy i do tej pory, i mam nadzieję, nigdy tak się nie stanie, żaden polski doktor nie miał dylematu, którego pacjenta podłączyć do respiratora, którego nie było żadnej cezury wiekowej, chorobowej, prawda. Robiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby ratować każdego. No ale już słyszymy informacje, że na przykład w Krakowie, bo Małopolska jest tym terenem, gdzie jest bardzo dużo zachorowań, zakażeń, że w Krakowie brakuje szpitali, łóżek w szpitalach dla chorych na COVID,
że być może zostaną w województwie uruchomione dodatkowe miejsca w szpitalach takich jak Tarnów czy innych? Musimy reagować dynamicznie w zależności od sytuacji. Ta sytuacja rzeczywiście bywa zaskakująca. Ja cały czas mówię, mamy mieć marzenia. Jeżeli ktoś marzy i powie, racjonalnie postępuje, to mu się to udaje. Tu nie może być żadnej paniki. My mamy obowiązek zachować spokój, bo tylko w spokoju możemy podejmować dobre i mądre decyzje. Ale one muszą być absolutnie dynamiczne. I być może następnego dnia w Krakowie powstanie kolejny szpital, że będzie transformowany kolejny szpital, żeby przyjmować pacjentów covidowych. My to po prostu potrafimy zrobić. No, mamy siły i środki. Oczywiście mam nadzieję, że wystarczy nam personelu medycznego, bo to jest w tej chwili jeden z największych problemów. To jest dostęp do wykształconych lekarzy potrafiących prowadzić wentylację mechaniczną, pielęgniarek, ratowników medycznych. Mamy też bardzo duży problem w dniu dzisiejszym. Ponad 16% wszystkich pacjentów zakażonych to są pacjenci, którzy zakazili się albo w szpitalu, albo w domu pomocy społecznej, albo są personelem opieki zdrowotnej. Więc jest to w tej chwili dla nas niemałe wyzwanie, żeby był zachowany potencjał ludzki, bo to potencjał ludzki jest najważniejszy w walce z tym wirusem. Ja rozumiem, że lockdown, który został wprowadzony w polskiej gospodarce i w naszym życiu społecznym, on wynikał z tego, że rzeczywiście wtedy nie wiedzieliśmy, jak za bardzo sobie z tym wszystkim radzić i te środki ostrożności być może były nadmierne, ale one przyniosły określony efekt. Były niestety niekorzystne objawy tego, jednak więzi społeczne zostały zerwane, w dużej mierze byliśmy odosobnieni, rodziny też troszeczkę nie mogły się ze swoimi bliskimi, starszymi kontaktować. Czy pan sądzi, że może dojść do drugiego lockdownu? Jesteśmy przed ważnymi świętami dla Polaków. 1 listopada, Wszystkich Świętych, Dzień Zmarłych. Panie redaktor, jeżeli będziemy wierzyć, że ten wirus jest w przestrzeni publicznej, jeżeli będziemy słuchać się ekspertów, autorytetów, którzy przecież mają same dobre intencje. My nie jesteśmy związani z jakimiś spiskami firm farmaceutycznych. Naprawdę zaręczam. Profesjonaliści medyczni pracują skrajnie ciężko. 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To naprawdę gigantyczny wysiłek i nie marnujmy go. Ci ludzie muszą mieć poczucie, że dobrze spełnionego obowiązku i muszą być autorytetami. My wreszcie musimy wrócić do autorytetów. Nie mamy, my, którzy nie jesteśmy, ci, którzy nie są profesjonalistami medycznymi, naprawdę ich wiedza jest stosunkowo mała. Ona jest pozyskiwana z internetu, ona jest wyrywkowa. Oczywiście są ludzie, którzy nie powinni w przestrzeni publicznej funkcjonować, dlatego że sieją zło. Po prostu sieją zło. Sieją dezinformację, sieją skrajne zagrożenie, które jest. I oczywiście za chwileczkę historia nas wszystkich oceni, bo być może nasze działania będą naddatkowe. Ale ja mam takie poczucie, że gdybym się miał cofnąć o kilka miesięcy wcześniej, robiłbym dokładnie wszystko, co robiłem w tamtym czasie, mówił to samo, ale oczywiście zmieniał swoje zdanie, tak jak powiedziałem, na osi czasu moje decyzje, moje rekomendacje muszą być inne, ponieważ moja wiedza jest zupełnie inna niż była wtedy. Ale wtedy miałem obowiązek mówić prawdę, tak jak mam obowiązek mówić prawdę, ponieważ w dniu dzisiejszym mam inną wiedzę i każdego dnia tą wiedzę poszerzam, analizuję. Wokół mnie są analitycy, są naukowcy, są całe zespoły, które analizują to, co się dzieje na świecie, co powinniśmy zrobić lepiej, co powinniśmy poprawić. Co musiałoby się wydarzyć, żeby podjął pan decyzję o zamknięciu, o zakazie wstępu na cmentarze przed 1 listopada? 1 listopada to jest niezwykle ważne święto. To jest święto w tej chwili także takie święto rodzinne. Przy grobach gromadzą się rodziny, są tam starsi ludzie, najbardziej zagrożeni. To święto ma zupełnie nieprawdopodobny wymiar w Polsce, tak? No ale też proszę pamiętać o tym, że przecież to święto można by jakoś rozłożyć w czasie. Tak? Nie musimy się 1 listopada gromadzić przed cmentarzem, gdzie są tysiące ludzi, gdzie nie można zaparkować samochodu, gdzie wchodząc przez cmentarną bramę jeden człowiek jest na drugim człowieku. Może to rozłóżmy jako rodziny w czasie. Spotykajmy się. Ale może to święto po prostu trzeba rozprzestrzenić na 2 tygodnie, 3 tygodnie. Myślę sobie, żeby organizując 1 listopada, pomyśleć o tych, którzy są najstarsi.
o tych, których wozimy na cmentarz, nasze babcie, dziadków, naszych dziadków, prawda, często nasze starsze mamy. To o nich mamy zadbać i to nasz rozsądek ma dotyczyć ich, bo ja rozumiem, że one chcą bardzo być przy grobach swoich bliskich. To jest zupełnie naturalne. Ale gdzieś musimy zachować taki mądry balans między zagrożeniem, a chęcią spotkania i tradycją. Czyli bardziej pan stawia na odpowiedzialność ludzi niż na decyzje administracyjne? Ja cały czas stawiam bardziej na odpowiedzialność. Ja uważam, że rola, w której jestem, to jest rola przede wszystkim takiego edukatora. Ja mam edukować, przekazywać wiedzę, rzetelną wiedzę, którą mam obowiązek zmieniać, jeżeli ta wiedza się zmienia, jeżeli jest coś nowego. Ja ufam polskiemu społeczeństwu, ponieważ wiem, że potrafi zachowywać się racjonalnie. Panie profesorze, nie mamy żadnej pewności i pewnie tak się stanie. Skończymy walkę z jednym koronawirusem i pewnie w to miejsce jakiś inny patogen się pojawi, bo to tak zwykle bywa. Mieliśmy już tego przykłady i one głównie z Azji do nas napływały. Czy ta pandemia, ta epidemia daje nam jakieś doświadczenia, które pozwoli nam w przyszłości przewidzieć coś takiego, albo jeżeli się wydarzy, działać lepiej? Znaczy, ta pandemia da nam przede wszystkim to, że z całą pewnością rozwinie się wirusologia, bakteriologia, że będziemy mieli więcej lekarzy zakaźników, że będziemy mieli większy potencjał diagnostyczny, także za nim pójdzie pewnie potencjał terapeutyczny, ale przede wszystkim to jest edukacja i wiedza, że istnieją patogeny, że one są groźne, że są także metody przeciwdziałania, że szczepionki są skuteczne, że autorytety medyczne powinny mieć nieograniczone środki, żeby pracować nad wynalezieniem kolejnych substancji terapeutycznych, czy też nad nowoczesną diagnostyką, która ma być coraz bardziej szybka, coraz bardziej dostępna. Ale to, co jest najbardziej istotne, to jest kwestia naszego zachowania, to znaczy pewne nawyki. My już w tej chwili mamy wdrukowane, że trzeba myć ręce, że czasami trzeba założyć maseczkę, a szczególnie trzeba ją założyć wtedy, kiedy są rekomendacje do ich noszenia w różnych miejscach, w różnych powiatach, które są czerwone, żółte czy też zielone, że nie powinniśmy się nadmiernie gromadzić. Mamy w tej chwili wiedzę, że są patogeny, że nie jesteśmy od nich wolni. I ostatnie pytanie, takie rady dla Polaka, dla Polki, Polaka. Co rzeczywiście jest skuteczne i co należy robić, o co zadbać szczególnie? Dystans, maseczki, dezynfekcja i aplikacja w telefonie komórkowym Stop COVID. Czyli wszelkie jakieś objawy, które nas niepokoją, powinny nas zatrzymywać w domu? Czy musimy od razu do lekarza, teleporada? Zdecydowanie teleporada, ale wszelkie infekcje, to proszę łaskawie pamiętać o tym, żeby pozostać w domu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z głównym inspektorem sanitarnym, panem profesorem Jarosławem Pinkasem o pandemii, o jej przebiegu i o tym, co nas w przyszłości może spotkać, a także o odpowiedzialności społecznej, bo chyba to jest najważniejszy czynnik, żeby nam się udało w miarę bezpiecznie i w miarę z jak najmniejszymi szkodami przez ten okres przebyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu.